Siemaneczko, witam na moim kolejnym materiale. Zdecydowaliśmy się przyjechać na przetok na zbiornik 309 w Czeladzi. Po zarybieniu 2 tygodnie i nie ma połowy ryby, jak się pytałem miejscowych wędkarzy, którzy są 4 stanowiska obok mnie. Na razie zarzuciłem czerwonego robaka, mam ze sobą pelety, kulki proteinowe, różne smaki, także zobaczymy, co się zacznie dziać. Jak nie zacznie się dziać nic na robakach, to zmienię jedną wędkę na przypon z włosem i założę jakiś tam smaczek kałamarnica czy podobne. Dzisiaj akurat mam ze sobą kulki proteinowe, kulki truskawkowe z Boles, pelet haczykowy kokos, ryba, pelet, miód, kałamarnica, pomarańcza i dokładnie to jest truskawka. Tak, truskawka na pewno odpada, pomarańcza też odpada, odpada miód, zostaje mi na tą wodę tylko kałamarnica i ryba, dlatego że woda nieco się ochłodziła i te zapachy muszą być intensywne pod tą wodą. Taki jest ryba, smak rybny. No i tu ma tą kałamarnicę. Ostatnio się sprawdziły, bo podrzuciłem tym peletem trochę, dosłownie garstkę. Śmierdzi strasznie. Podrzuciłem dosłownie garstkę tym peletem miejscówkę i zaczął tam gonić szczupak za tym smakiem i okoń. Tu mam pelet haczykowy kokos. Ładnie bardzo pachnie. Zobaczymy, co będzie, czy go założę, czy nie. Kokosik bardzo ładnie pachnie i nie wietrzeje w ogóle. Jest zakręcony szczelnie, ale nie wietrzeje. I tu mam truskaweczkę z Boles. Zobaczymy, co będzie. Postaram się to założyć na ten przypon i zobaczymy, co się będzie działo. Miejmy nadzieję, że coś zacznie brać. I spajta, kulki proteinowe, ale nie mam niestety wiertełka do przebijania i nic z tego nie będzie, dlatego że gdzieś się zapodziałem, a sam nie wiem gdzie. Także dzisiaj krucho. No, czekamy na jakieś branie. Zaraz postaram się przerzucić zestaw troszkę w inne miejsce. Co prawda jestem pierwsze 2 stanowiska, także mogę trochę urzucić po ukosie do miejsca, które zostanie przeze mnie wybrane, ale nie za miejsce wyznaczone na końcu łowiska, gdzie jest teren zabronione wędkowania, dlatego że tu się odbywa targowisko. Słuchajcie, pod ostatnim filmem, jak ratowałem szczupaczka, niestety ratowanie nie powiodło się. Muszę powiedzieć, że jestem z Was zachwycony. Dobijamy 1500 wyświetleń, co mnie bardzo zdziwiło i bardzo szybko ta suma zaczęła rosnąć dzisiaj w nocy, jak byłem w pracy i to kontrolowałem. Nie wiem na chwilę obecną, ile tam jest tych wyświetleń. Łapek co prawda było mało w górę, bo tylko 7. 7 na nie, także nie wiem, komuś się też nie podobają filmy, to pewnie hejterzy, nie, nudziło im się, im by się nudziło, aby czegoś nie skomentowali negatywnie, ale za te 1500 łapeczek postaram się dla Was dzisiaj wyciągnąć jakiegoś ładnego karpika. Zarybiali, z tego co słyszałem, karpiem i amurem i 100 kg szczupaka dużego. Razem w tym były już takie pistoleciki, także wiecie, mam nadzieję, że coś dzisiaj się uda. Zaraz przerzucę jedną wędkę. Mam ze sobą dzisiaj jeszcze ryż puchany. Szczypek krojony, troszkę mało, śmierdziuk już się zrobił. No i to wszystko, także założymy ten ryż puchany. Patrzcie tutaj na wodę, ile rybaków dookoła. Moje wędki są tutaj. Ale nie będziemy ich na razie kamerować, bo przerzucimy sobie zestaw. Filmy standardowo w czasie takim będą nagrywane jak zawsze. Dzisiaj sygnalizatorów używamy. Ładna pogoda się zrobiła, bo co prawda jak tutaj jechałem, było paskudnie. To mam nadzieję, że ten deszcz spowoduje to, że zacznie ta ryba brać. Używam dzisiaj takiego zestawu. Można tu już nęcić, ale używam zestawu rurka antysklepieniowa z ciężarkiem. Ciężarek 40 gram. No i tak się prezentuje pinka. Czerwony robak właściwie.
jest duży wiatr, dlatego podejrzewam, że te brania będą dzisiaj małe. Dołożymy tego ryżu dmuchanego. Słuchajcie, pode mną dosłownie bagno jest. Naprawdę bagno. Albo po prostu przerzucimy zestaw troszkę dalej, bo ten bliżej wrzucony. Obawiam się tylko, żeby ten wiatr nie przewiał jakiejś złej pogody. Ale mam nadzieję, że będzie super. Że brania nam dopiszą. Mam nadzieję, że coś się zacznie dziać, że nie będzie bez brania. No i co, nic? A nic, ale przerzucam. Na razie próbuję na robaki, a jak coś to założę jakiegoś śmierdziocha i zobaczymy, może jakaś większa rybka się skusi. Przyjechałem, z 20 minut siedzę. Na robaka na razie czerwonego próbuję, ale nic. I słuchajcie, po tymi dwoma sobie filmami, co były dodane, to ratowanie szczupaka, później zmagania z nim. O! Jednak myliłem się. Coś się dzieje. Pod tymi dwoma ostatnimi filmami, co były, 1500 wyświetleń i dobija już 400 wyświetleń. Mam nadzieję, że dobijecie 5000 wyświetleń i 1000 łapek w górę na tym ostatnim filmie. Na tym, co dodam, mam nadzieję, że te sumy już będą takie naprawdę super. Wiecie, było puknięcie, na pewno to będzie słychać na nagraniu. Może się za coś dziać, ale z tego, co doświadczyłem na tym zbiorniku, to gdy tutaj jest duży wiatr na tafli wody, ta woda jest zmuszona, to ta ryba tak mniej żeruje, ale gdy woda jest spokojna, tafla jest bardzo taka płaska, wiatru praktycznie nie ma, to jest bardzo wcześnie rano i to wtedy ta ryba tak intensywnie żeruje. Mam nadzieję, że pobierze mi jakiś pistolecik, szczupaczek na tego czerwonego, mam założoną plecionkę 0,12 na ryby do 12 kilo, no i żyłka główna to jest 0,35. Ja na grubo mam dwie wędeczki, to co mam tutaj. Jak możecie zaobserwować, to na rowerku przyjechałem. Tu są dwie wędeczki na sygnalizatorach. No miejmy nadzieję, że coś się będzie działo. Tutaj właśnie było podbicie i wiecie, ciężarek ma 40 gram. Jak jest malutka rybka, nic z tego, ona nie da rady go uciągnąć, także szarpnie, zatnie się i tam jest, także wiecie, nie sprawdzam jeszcze, poczekam jeszcze na jakieś jedno puknięcie i mam nadzieję, że coś z tego będzie. Tam popykuje, ale wiecie co, sam nie wiem co to jest. Nie jest robocze.
słuchajcie, miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Jestem cały czas pozytywny, myślę. Słuchajcie, jeżeli jesteście moimi nowymi oglądającymi widzami, na dole pod filmem macie przycisk subskrybuj, naciśnijcie go i będziecie powiadomy. No będę was powiadomywał o nowych filmach. I słuchajcie, na razie to jest taki pierwszy film wstępniak. Objąłem taką taktykę, że kamera jest przygotowana, jest branie, włączam kamerę, haul. I to będzie najrozsądniejsze. Cały czas coś ten, ale to jest fala po prostu i zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, wstępniak jest, mam nadzieję, że będzie coś więcej. Dołożę zaraz obciążenia na żyłkę, dlatego że naprężymy ją i wtedy te brania będą wyszczególnione. Miejmy nadzieję, że te brania będą. Także trzymajcie się, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie go. No i jeżeli ktoś też zaczyna z wędkarstwem, to po prostu piszcie pod moim filmem, jaki kanał mam zasubskrybować. Od razu łapkę wam też do tego dam, bo zdarzyło mi się paru osobom wędkarstwo, jakieś tam wędkarstwa napisali do mnie z kanału, że dają suba ludziom na to samo. Zrobiłem to, nie jestem chamski, po prostu ja wszystkim praktycznie daję łapę w górę i subskrybuję. Liczę też na to samo, także trzymajcie się, do zobaczenia za chwilę i jak będą jakieś brania, po prostu zacznę kamerować, bo to nie ma najmniejszego sensu na razie, żeby tracić baterię, prawda? Trzymajcie się.